Magazyn Kibica Wisły Płock na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zawsze w wtorki parę minut po 20. 104,3 FM to częstotliwość w Płocku, 103,9 w Ciechanowie. Przedostatnia audycja w tym półroczu. Później zrobimy króciutką, może dwu, może trzytygodniową przerwę, wtedy kiedy piłkarze będą na urlopach, to ja też skorzystam z mojej przerwy i na dwa, może trzy tygodnie audycję zawiesimy. Dzisiaj trójka znamienitych gości, Maciej Bagrowski, trener przygotowania fizycznego Wisły Płock, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Piotr Mroziński, nasz pomocnik. I kolejny nasz raz pomocnik, raz obrońca, skrzydłowy albo boczny obrońca, Fabian Hiszpański. Witam serdecznie. Fabian, również serdecznie. Pozwólcie, że tym razem zacznę od Piotrka. Bo gdy ostatnio gościł w studiu, to poprosił o taką odrobinę prywaty, ale zaskakującej i sympatycznej. Otóż korzystając z eteru, oświadczył się swojej, wtedy rozumiem, narzeczonej. Albo jeszcze nawet nie narzeczonej. No to powiedz, myślę, że słuchacze, ci, którzy to pamiętają, z pewnością są ciekawi, jak potoczyły się dalej wypadki, czy już sformalizowaliście swój związek, czy może wręcz przeciwnie, pytanie jest nie na miejscu i okazuje się, że już nie dzwonicie nawet do siebie. Już jest po rozwodzie. Nie, wszystko się potoczyło bardzo dobrze, oczywiście zaręczyny zostały przyjęte. No już w tym momencie już jest z moją żoną, tylko że to jest na razie po cywilnym, no i za rok... Czekacie, w czerwcu jest ślub kościelny. No, czyli radio łączy ludzi, można powiedzieć, tak? No, tak, zgadza się. Bardzo się cieszę, że byłem świadkiem takich oryginalnych oświadczeń. Widzisz, Hiszpan, tu jest jakaś podpowiedź na przyszłość, jakbyś chciał ewentualnie, to jest jakaś opcja. Mam nadzieję, że dziewczyna nie będzie słuchała na razie. No, przynajmniej dzisiaj nie będzie słuchała. Dodatkowa presja widzę na siebie tutaj, na początku. Broń Boże, nie chciałem niczego sugerować. Musicie słuchacze nam wybaczyć, będzie czasami słychać może takie głosy, jakieś troszkę delikatne przełykanie, mlaskanie, więc studio jest przerażająco gorąco, każdy z nas ma wodę, no i czasami popijamy. Proszę nam wybaczyć, tutaj naprawdę jest ponad 30 stopni i nie jest łatwo w takich warunkach wytrzymać, tym bardziej, że jak wyjdziemy na dwór, to nagrodą będzie 27 dla odmiany. Maciek, jak w takich warunkach, skoro zahaczyliśmy o temperaturę, pracować z piłkarzami, szczególnie w takiej fazie sezonu, że no nic nie gramy, no a ty musisz jednak wydusić z nich trochę jeszcze tej takiej fizycznej pracy. Jaki jest pomysł na taki mecz? Też był grany w takich warunkach, powiedzmy sobie szczerze, duchota, gorąco, bez możliwości oddychania. No warunki są takie same dla wszystkich. Tak samo dla rywali, jak i dla nas. Ile razy ja słyszałem taką odpowiedź. Po to ładowaliśmy zimą akumulatory, żeby teraz po prostu z tego korzystać. Trenujemy inaczej troszkę, może troszkę lżej. Mamy już końcówkę, też chcę złapać trochę, że tak powiem, luzu psychicznego przed nadchodzącymi przygotowaniami, bo mamy je bardzo krótki czas urlopowy, więc tak naprawdę skupiamy się tylko i wyłącznie na piłce nożnej i na przyjemności dla chłopaków. Ale to jeszcze o tych szczegółach za chwilę, a szczególnie o tym, co dopiero będzie w drugiej połowie czerwca, gdy spotkamy się po urlopach. Panowie, teraz już pytam piłkarzy, zacznę od Hiszpana, jak ten niedzielny mecz oceniacie? Widać było, że Wisła chce go wygrać, ale za to przeciwnik był nastawiony tylko na to, żeby broń Boże go nie przegrać. Tak jak mówiłeś, przeciwnik był nastawiony na remis, bo remis im dawał utrzymanie. My mieliśmy dużo sytuacji, między innymi ja miałem bardzo dobrą, podobno mogłem podawać tam do Mitka i Lewa. Nie widziałem tego, próbowałem strzelić, no nie udało się. Myślę, że dobry remis na końcówkę sezonu w Płocku. Nie przegraliśmy żadnego meczu bodajże w tej rundzie w Płocku. Bramki nie straciliśmy w Płocku. Wydaje mi się, że nie straciliśmy nawet gola. Jak Piotrek oceniasz spotkanie? No się zgodzę tutaj z tymi opiniami. No, cofnięte w gry. Ciężko się tak też gra w ataku pozycyjnym, bo mało miejsca jest na boisku. No ale najważniejsze, bramka nie stracona, nie przegrany mecz. Kontynuujemy serię. Chociaż tak naprawdę... No jakby z formalnego punktu widzenia ten wynik dla Wisły większego znaczenia nie miał. Natomiast dla rywala owszem, ja drugą połowę oglądałem z Jackiem Zielińskim, który jest tam dyrektorem sportowym. Jak już zapowiedział, niedługo, bo żegna się z tą funkcją. No i on jasno określił cele. Chcemy 0-0 i tak będziemy grać. Chociaż już w międzyczasie było wiadomo, że skoro Stomil prowadził z Pogonią Siedlce, to Wigry mogły nawet z nami przegrać i też tej drużynie nic by się nie stało. Ja powiem szczerze, akurat tak, to jest oczywiście prywatna opinia, że ja wolę, żeby ta drużyna została w lidze niż parę innych. Bo choćby w Suwałkach ludzie bardzo pracują nad tym, żeby klub fajnie wyglądał, jest nowy stadion, boiska dookoła są dobrze przygotowane. Jest taki widać, że klub z ambicjami stabilny, prawda? Stabilny, na pewno stabilny. Panowie, no akurat tak się składa, że wygraliście mniej w tym sezonie. No ale na pewno jesteście tak samo współautorami awansu, bo każdy piłkarz, włącznie z tym, który większość czasu spędza na ławce, jest ważnym elementem przygotowań. Maciek, tutaj to zaraz ciebie, ty to potwierdzisz, bo przecież wiadomo, że w codziennej pracy, nawet jeśli nie jesteście w jedenastce, pomagacie tym, którzy właśnie tam występują. Czy czasami tak trochę nie żal wam tego było, czy no, liczyliście to może na troszeczkę więcej?
No na pewno, trenuje się po to, żeby grać, no ale może grać tylko 11, więc trzeba pracować dalej, nie jakoś tutaj się nie obrażać, bo w każdy przychodzi moment i jest się potrzebnym i wtedy właśnie trzeba udowodnić, że pomóc, po prostu pomóc drużynie i czuć się takim wartościowym zawodnikiem. Mhm. Ciężko się godzi z rolą rezerwowego, Fabian? No na pewno ciężko, moja ambicja jest podrażniona troszkę, liczyłem na coś więcej, mam nadzieję, że teraz w najbliższym czasie będę grał więcej. Mówię tu o przyszłym sezonie, nie wiadomo czy to w barwach Wisły, czy w barwach Bielska. O tym za chwilę właśnie porozmawiamy. No i tak jak mówił Piotrek, no jesteśmy po to, że jak wejdziemy, musimy zrobić różnicę, dać pomóc zespołowi, dać siebie troszkę więcej niż ci, co grali w pierwszym sezonie. Maciek, jak oceniasz ich pracę taką codzienną, gdzie, no wiadomo, no efektem nie był później mecz w podstawowym, wyjściowym składzie, no ale w tygodniu zaangażowanie? No niezastąpieni ludzie. Mhm. Przede wszystkim, tak jak tutaj padło, oni ciężko pracują dla siebie. Nie pracują wyłącznie dla mnie czy dla kogoś innego, tylko sami dla siebie. I tak jak powiedzieli, no zespołem jesteśmy wszyscy, ilu nas tam jest, cały sztab, cały budynek klubowy, szatnia cała. No i w danym momencie chłopacy wchodzili i po prostu dawali z siebie maksa, żeby ten zespół jak najlepiej wyglądał. Więc pod tym kątem na pewno tutaj w Płocku do nikogo nie można mieć zastrzeżeń. Zaczniemy może od Piotrka. Piotrek, twój kontrakt trwa jeszcze, czy wygasa teraz 30 czerwca? Mój kontrakt wygasa z końcem grudnia, więc jeszcze pół roku mam. Czy już wiadomo, jaka będzie twoja przyszłość? Czy zostajesz po prostu do końca kontraktu? Co no nie wiem, kontrakt mam, ale no. To, że jest tutaj, zależy, czy trener będzie mnie widział w drużynie, czy nie, bo myślę, że najważniejsze jest to, że jeżeli trener chce, żeby zawodnik został, to jest najważniejsze. No a w przypadku Hiszpana to sytuacja jest dość jasna, bo jesteś wypożyczony z Podbeskidzia do końca tego sezonu. Czy rozmawiałeś już z obydwoma klubami, bo sytuacja jest taka, że i z jednym i z drugim musisz mieć kontakt, również z trenerem, na temat no, ewentualnej przyszłości, bo gdybyśmy chcieli pozyskać cię definitywnie, to Wisła musiałaby wytransferować cię z Podbeskidzia. No, jaka jest ta sytuacja? No, na razie jest jedna wielka niewiadoma. I ze strony Wisły i ze strony Podbeskidzia jeszcze się też nikt nie kontaktował. Mam nadzieję, że w tym tygodniu wszystko się wyjaśni. Wisła Płock ma ten handicap, że jestem wypożyczony z prawem pierwokupu. Mogą mnie wykupić. To wszystko zależy od sztabu szkoleniowego, no i od zarządu. Ale czy już jakąś rozmowę choćby z trenerem Marcinem Kaczmarkiem przeprowadziłeś? No, byliśmy po małej rozmowie. Mam nadzieję, że w tym tygodniu się wszystko wyjaśni. Czy może być tak? Oczywiście, Maciek, to nigdy nie jest tak, że jeden mecz decyduje o przyszłości zawodnika, bo to jest przecież rok pracy, czy tak jak teraz, Fabian, z tobą pół roku, ale wcześniej przecież byłeś doskonale znany. Jesteś pod Trzaninem, tak jest. Że ten jeden mecz może mieć znaczenie, no ale wiadomo, że... Myślę, że nie. Że na pewno chłopcy zagrają w tym meczu i... Dalszą część, myślę, że jeden mecz nie powoduje jakiejś zmiany oceny względem trenera. Znamy tych chłopaków, odkąd tu jesteśmy i ja się zawsze z tego śmieję, bo są dlatego, bo trener ich tutaj chciał i oni zasługują na to, żeby być w tym zespole i wszystkie sprawy personalne mam nadzieję, że zostaną jak najszybciej zakończone. I... Byłoby wspaniale, gdyby były wyjaśnione przed wyjazdem na obóz. Tak, no każdy na pewno też chłopacy by chcieli mieć sprawę przejrzystą, bo fajnie zjechać na urlop, nie mając nic z tyłu głowy, że nie wiem, mam szukać klubu, nie mam szukać, zostaję tu, jestem tam. Też im się należy odpowiedni wypoczynek, bo obciążenie psychiczne i fizyczne było bardzo duże w tej rundzie i na pewno zasługuję na to, żeby wyjechać i po prostu odpocząć spokojną głową. I z luzem takim, że jakby przyszłość jest już określona. No myślę, że każdy człowiek tak lubi najbardziej. No nikt nie lubi, kiedy jedzie niby odpoczywać, a z tyłu głowy ma myśli, no co dalej, czy jak mam dalej żyć, planować. To są młodzi ludzie, którzy są na początku swojego życia, więc... Z każdej pozycji jest to niezwykle ważna sprawa, bo dla klubu również. Decyzja tak lub nie. Wiadomo, że jeśli na jakąkolwiek opcję klub się decyduje, to trzeba to załatwiać szybko, choćby po to, żeby przygotowania, wszystkie sprawy związane z zatrudnieniem i tak dalej były wyjaśnione. Oczywiście, tak jak Maciek powiedział, ten mecz nie może jakby całkowicie zmienić ani w sposób negatywny, ani pozytywny obrazu, jaki wytworzyliście w głowie trenera. Natomiast no, z pewnością, bo zakładam, że w tym meczu będziecie grali,
może być dla was jakiś taki szczególny, no bo wiadomo, że no, prawdopodobnie chcecie obydwaj zostać w Płocku. To Fabian, myślę, że też możesz to potwierdzić. Ja trochę w ciemno to powiedziałem, ale no, tak wierzę. No awansowałeś z tą drużyną, jesteś Płocczaninem, to najprostsze argumenty. Piotrek też co najmniej do tego grudnia, być może jeszcze dłużej. Tak. Więc chyba zagracie z jakimś takim, no jeszcze jakby tą chęcią pokazania, że to miejsce nie tylko zawsze tam gdzieś na ławce, ale również na boisku jest ja należne. Ja myślę, że pokazujemy to co tydzień. Jasne. Wchodząc, to właśnie chciałem to powiedzieć. To nie, chyba nie trzeba nic dodawać na treningu. Nie trzeba nic dodawać. To oni pokazują tym swoją pracą ciężką, organiczną. To jest najlepsza odpowiedź. A panowie, tak w ogóle już, no oczywiście stawka tego meczu znowu jest taka dla nas nie, mało ważna, a dla Katowic podobnie, ale rozumiem, Maciek, że zagramy na 150% możliwości. Ja uważam, że nie ma meczy słabszych. I nie o stawkę. No gramy przede wszystkim o pieniądze, o pokazanie się i wypromowanie, więc tak samo jak mówienie, że ktoś zagra na 100%. No ja nie widziałem zawodnika, który by w danym meczu przeszedł koło tego i powiedział, że... Nigdy w życiu nie pomyślałbym o tym, to nie interpretuj tego w ten sposób. To jest niestety czasami takie ogólnospołeczne podejście, że nie muszą się już angażować. Nigdy tak nie myśleliście, prawda? Nie mam. Wydaje mi się, że w naszej szatni nie ma takiego nawet... podejścia i myślenia na ten temat. To idealne nastawienie, a szerzej o tym meczu z Katowicami porozmawiamy po krótkiej przerwie. Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Pijesz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. FM w Płocku, 103.9 w Ciechanowie, magazyn Kibica. Dzisiaj goszczą w studiu Piotrek Mroziński, Fabian Hiszpański i Maciek Bagrowski. Już doskonale wiemy, że do meczu z Katowicami podejdziemy z chęcią zwycięstwa i pełnym 100% zaangażowaniem. No to jakiego spodziewam się meczu? Bo już kiedyś graliśmy taki mecz z Katowicami. Fabian grał w tym meczu, Piotrka nie było. Też na koniec sezonu, też obie drużyny, my wtedy zajmowaliśmy 7 miejsce, a Katowice, nie wiem, jakoś tak obok nas. Nie, oni jakieś... Pierwszy sezon w pierwszej lidze. Oni jest dziesiąte. Chyba. Tak, oni byli wysoko po pierwszej rundzie i nie odpaliło im tam później. I graliśmy taki ostatni mecz w Płocku, było 1-1. Po meczu, w którym obie drużyny mogły strzelić po 7 bramek. Sam Marcin Krzywicki miał chyba 3 razy sam na sam. I nie strzelił żadnej, od razu mówię. Czy to może tak waszym zdaniem wyglądać, że to była taka naprawdę, no już wakacyjna piłka? Piotrek. No mi się wydaje, że na pewno będzie to inny mecz niż ten mecz z Wigrami, bo na pewno Katowice się tutaj nie cofną, nie będą stały z tyłu, będzie mi się wydaje otwarty mecz. Będzie też dużo sytuacji, mam nadzieję, że dla nas. No i uda się wykorzystać kilka sytuacji, no i wygramy ten mecz. Fabian? Oj, co mogę powiedzieć? Chyba potwierdzę słowa Piotrka, że fajnie by było, jakby wpadło dużo goli, ponieważ krążą słuchy, że wybiera się od nas dużo kibiców. Podobno rekord wyjazdów mamy. Tak, jedzie, no i fajnie by było taki wyjazd ukoronować zwycięstwem. Mhm. Ale czy, no bo mój fajnie dużo goli, ale to tak wyjdziemy z takim nastawieniem, że tam atakujemy, bardziej bawimy się grą, panie trenerze? To już byłoby trzeba spytać pierwszego trenera. Oj, dobra, no, coś tam wiecie, no. Nie, no na pewno wyjdziemy, żeby, że tak powiem, zadowolić tych kibiców, którzy z nami cały czas jeździli i byli, bo mamy, ktoś może powiedzieć, że wąską grupę kibiców, którzy jeżdżą z nami na mecze, ale są na wszystkich, dopingują nas w trudnych momentach, nawet tak jak był na Chojnicach, pokazali, że są z nami. Tak jest. I na pewno dla nich warto ten mecz wygrać w jak najlepszym stylu. Też nie zapominajmy o tym, że Katowice są w przedniu jakichś rozliczeń i tam na pewno jest bardzo duże napięcie związane z naszym meczem, no i z planami na przyszły rok, więc to będzie na pewno bardzo ciężki mecz i zacięty. Z jednej i z drugiej strony każdy będzie chciał się jak najlepiej pokazać. Po tamtym, o którym wspomniałem wcześniej, trener Monskal, bo on wówczas prowadził GKS, powiedział, że trenerzy takich meczów nienawidzą. Bo on tak wtedy, pamiętam, użył takiego określenia, on się powinien skończyć wynikiem 5-5, co wystawia katastrofalne świadectwo grze defensywnej. I tak jak mówi, ja rozumiem, że kibicom się ta ilość sytuacji podoba, ale jednak trenerom nie. To może wcale Marcin tak optymistycznie nie będzie podchodził, jednak tam zadanie zero z tyłu, często przecież stawiane, będzie obowiązywało. To też wychodzi z umiejętności piłkarskich, że te zero z tyłu. Naprawdę? Tutaj mamy blok
obrony. To wreszcie mi ktoś powiedział, bo ja myślałem, że to tylko dlatego, że tak sobie umówiliście się, a to wcale... Nie, bo takie panują, często są spotykane, że Poc gra na zero z tyłu i tylko defensywa. No, myślę, że nie, że każdy, kto patrzy na nasze mecze, to to może jest całkiem ja zapytam, no, na przykład Fabian był ostatnie pół roku w Bielsku Białej. Akurat trenerem tego zespołu był nasz rywal wielokrotny wcześniej jako szkoleniowiec z Durkanu Ząbki. Piotrek, też masz przecież kolegów w innych drużynach. Jak to właśnie jest oceniane? Czy rzeczywiście tak się narzeka na tą naszą grę? Bo ja myślę, że w gronie zawodowców to nie. Że skuteczność jest jakby najlepszą miarą właściwości tej decyzji. Ja myślę, że chyba każdy sportowiec wolałby słabiej wypaść, a być najlepszym. Albo, a jak w piłce po prostu wygrać. Dokładnie. Mhm. No ale powiedz, no, czy na przykład trener Podoliński, czy ktoś tam, no mówili gdzieś tam o stylu Wisły, że może jest taki męczący, ale skuteczny. No z trenerem Podolińskim zawsze się śmiałem, bo mówił, że Dolkan Ząbki zawsze lepiej grał z nami. No niestety, no fakt, no, że, ale... fakt, że on miał z nami bardzo dobre wyniki, tak się złożyło. Piotrek? No też, mam tam z kolegów z Grudziądza, to mówili, że właśnie jesteśmy skuteczni, że ta gra tak jest może jakaś nie najlepsza, ale że ta właśnie skuteczność nam... daje te punkty. Ja wam powiem tak, to była prywatna rozmowa. Komentator Polsatu Sport Wojtek Kowalczyk przed meczem z Zawiszą. On na nas On na nas zawsze publicznie narzekał, że ta Wisła to taka jest nudna. Niewiele tam się ofensywie dzieje. Arka gra ładniej jako nasz główny konkurent, ale powiedział przez jedną rzecz. Chwalił. Ja powiem tak. Może to akurat tego nie powiedział w telewizji, ale ja czuję się upoważniony do tego, żeby to zacytować i myślę, że wam się ta opinia spodoba. Powiedział paradoksalnie, to Wisła w Ekstraklasie z tą swoją konsekwencją, skutecznością i spokojem w grze może więcej zdziałać niż Arka, która nastawiona na jakąś taką bardziej aktywną, ofensywną grę może się parę razy mocno skaleczyć. A Wisła będzie robiła swoje. Co wy na to, Piotrek, tym razem ty? No na pewno w Ekstraklasie miałem tą przyjemność chwilę być, więc wydaje mi się, że to taka solidność w defensywie całej drużyny, czyli wiadomo, obrona ważna, ale to chodzi też o całą drużynę, będzie właśnie tutaj bardzo ważna, bo wiadomo, to już będą lepsze zespoły zdecydowanie, będą zespoły mają lepszych piłkarzy, więc więc wydaje mi się, że to w Ekstrasie będzie musiało być jeszcze na wyższym poziomie niż tutaj w pierwszej lidze. Dokładnie. Czy ładniejsza, czy brzydsza, skuteczniejsza ma większe szanse? W Ekstraklasie nie można, moim zdaniem, sobie pozwolić na proste błędy, bo w pierwszej lidze to jest jeszcze niewykorzystane. Da się czasami wybaczyć. Jeszcze można uniknąć straconej bramki, a często w Ekstraklasie jeden błąd powoduje, że już można mieć co gonić, że tak powiem, że można mieć wynik ujemny i później jest już ciężko. Ale że jakby ta strategia nie jest, to jakby możecie zgodzić się z tą opinią. No on, szkoda, że Wojtek tak tego publicznie nigdy nie powiedział, tylko mówił. Ale nas chwalił w ostatnim meczu akurat. Tak, w ostatnim meczu trudno nas było nie pochwalić. Że pochwalił nas za wszystkie sezony, które komentował. Aha, czyli nadrobił. Nadrobił zaległości, bo nie słyszałem cały mecz tylko cukrował, więc myślę, że zasłużyliśmy przede wszystkim na to, żeby w końcu ktoś o nas powiedział pozytywnie. Warto było, panowie, zagrać Wiśle Płoc choćby dla takiego jednego meczu jak ten z Zawiszą. Pomijam ostatni z Wigrami, tu już takiej atmosfery nie było. Myślę, że warto było zagrać cały sezon takiego danego Wiśle Płoc. Nie tylko ten jeden mecz przyczynił nas do tego, że jesteśmy w ekstraklasie, tylko... No ale ten, przyznasz, Fabian, ty jako od dziecka tutaj przychodzący, czy to kibic, czy później chłopak, który podawał piłki, no i później wreszcie gracz. No niewiele widziałeś tak efektownych meczów. No na pewno fajne było zobaczyć taką ilość kibiców od bardzo dawnego czasu. Ja powiem tak, od finału Pucharu Polski moim zdaniem, to jest ten mecz. Nie było takiej liczby. No jednak nas trochę smuci, że troszkę mniej przyszło ich na mecz z Wigrami. No niestety. To jest apel już na przyszły sezon. Jakby na każdym meczu taka liczba się pojawiała, to naprawdę było. Na pewno łatwiej się gra i jest to przyjemniejsze. Nawet jak wychodziliśmy na rozgrzewkę przed meczem z Zawiszą, no to było to czuć, że to jest mecz piłkarski. Mm-hmm. A często jest tak, że wychodzimy na rozgrzewkę i się śmiejemy sami do siebie, że o fajnie, dzisiaj mamy komplet wolnych krzesełek na stadionie. Jest to na pewno też dla zawodnika jakąś zachętą. A też i z ławki, no my na to patrzymy inaczej, że ci kibice ciągną tych zawodników jednak. No i w meczu z Zawiszą był nieustający doping, który tak naprawdę no, ciągnął zespół w każdym momencie. Dziękując za frekwencję i atmosferę, prosimy o jeszcze lepsze. Pewnie. Prawda?
pewnie. I prosimy o to, żeby miasto żyło tak meczem, jak przed meczem z Zawiszą. Tak. Bo to było chyba przyjemne. Nigdy nie widziałem, żeby tak miasto żyło. Ja powiem tak, był w tym spory udział zarówno samych kibiców, którzy organizowali się doskonale, ale też i tutaj trzeba to oddać. Zresztą Tomek chyba Marzec. Nawet padło, że wiceprezes Marzec, on jakby do czwartej rano wieszał balony. Pracowało nas sporo przy tym projekcie, ale jakby mózgiem absolutnie jest Tomek i to jest jego w dużej mierze zasługa, że konkretne te etapy, konkretne pomysły były realizowane. Jakby już bardzo fajnie to zrobili. Począwszy od tego marszu tydzień wcześniej na Starym Mieście i tak dalej, kolejne kroki. To wszystko wypaliło, już rozmawialiśmy, niewątpliwie będą te pomysły wprowadzane również w życie w Ekstraklasie. Okazuje się, że być może taka stymulacja organizacyjna też jest potrzebna, choć zawsze mnie się wydawało, że prawdziwy kibic nie potrzebuje jakichś marketingowych dodatkowych działań, ale jednak skoro one wspierają, to trzeba je kontynuować i na pewno tak będzie. Też tak jak mówi Tomek, trzeba spojrzeć na finanse związane z organizacją takiego meczu i z promocją. Lat temu, Maciek, 9, bo wtedy rozmawiałem, w marketingu Lecha Poznań było zatrudnionych 25 osób. W marketingu Wisły Płock był zatrudniony Piotrek Dąbrowski i jeden jego pracownik. I ja byłem tak luźno z tym związany, no bo ja trochę inne funkcje miałem. Także było nas 2,5 osoby i budżet wynosił 0. To tak mniej więcej, a teraz jest troszeczkę lepiej, jest nas już więcej. I budżet, powiedzmy, coś tam wynosi, jest też niewielki w porównaniu z potentatami ligi. Ale jest już, zresztą chyba zgodzicie się, no tak z pozycji nawet boiska, że widać nas było. Ten mecz został przygotowany bardzo fajnie. Tak. I pan to już powiedział. Było wszystko, nawet te naklejki na autach, wszystko było tak. Było widać, że te wszystkie plakaty, to wszystko elementy, było tak. Tak, że miasto, że całe miasto było widać, gdzie by się nie pojawił, to wszędzie było widać, że to już jest ten kończę mecz. Tę część i ten wątek, to mam jeszcze z jednego, bo tak żebyśmy za bardzo nie chwalili, a jednocześnie odnieśli, mieli jakąś skalę porównawczą. Kilka dni przed naszym meczem, naszym dającym awans do Ekstraklasy, Wisła Płock, nasza młodsza siostra, grała mecz decydujący być może o Mistrzostwie Polski. I powiedzmy szczerze, ja nie miałem wrażenia, że ten mecz jest w ogóle w Płocku. I nie jest to moja opinia. Znajomi, którzy dzwonili do mnie gratulować organizacji, tak, powiedzieli, że oni nie wiedzieli, że w Płocku jest mecz o Mistrzostwo Polski. To jest bardzo przykre. To świadczy dobrze o nas, trochę gorzej o siostrze zajmującej się piłką nożną, ale jej problemy zostawiamy. Wracamy, panowie, za parę minut. Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Pijesz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. Drodzy Państwo, wracamy na antenę Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie. Dzisiaj goszczą Fabian Hiszpański, Piotr Mroziński i Maciej Bagrowski. W strasznym upale w studiu. Ciekawe, czy do niedzieli trochę warunki się poprawią, może będzie zimno, może będzie padało, to będzie łatwiej grać w tych Katowicach. Myślę, że nie. Podobno nie. No nie dobrze, już Katowice zostawiamy, jedziemy grać na poważnie, sprawić frajdę kibicom, którzy w ogromnej podobno liczbie zapisują się na ten wyjazd. Do dziś, do północy trwają zapisy, bo na forach jakichś widziałem kibicowskich, że dzisiaj są jeszcze zbierane. Od ilości zależeć będzie, czy będzie specjalny pociąg, czy być może autokary. W każdym razie jest to, zorganizowane są obie opcje. Zapraszamy też oczywiście jako przedstawiciele klubu. Wasze wsparcie bardzo drużynie się przyda. Ale o tym to już przy innej okazji, za tydzień po meczu. Natomiast Maciek, no bezpośrednio po piłkarze dostałem wolne, tak? Tak jest. Czyli ta stara, sprawdzona metoda po każdej rundzie. Nie ma żadnego roztrenowania, nie ma męczenia organizmów niepotrzebnego. Dostają chłopcy wolne i zbieracie się 16 czerwca. I teraz, panie Bagrowski, proszę powiedzieć, co pan z nimi 16 czerwca zrobi? Przywitam ich. To dobra. To. Nie, no mamy bardzo krótką przerwę, 10-dniową, więc tak naprawdę przygotowania będą zupełnie inne, bo mamy tak naprawdę 4 tygodnie do pierwszego meczu ligowego, więc nie mamy, że tak powiem, manewru szaleć za bardzo. Wszystko, że tak powiem, zostanie już ustalone teraz. Robimy w tym tygodniu badania określające poziom, na jakim są zawodnicy i pod te badania po prostu dobierzemy obciążenie treningowe na przyszłe rundę. Czyli rozumiem, że tutaj dla obydwu dżentelmenów też będziesz miał taką karteczkę. No dla wszystkich. Mm-hmm. No ja, że tak powiem, jestem trenerem przygotowania, więc przygotowuję tych chłopaków, jakich mam. Mam nadzieję, że zostaną z nami, bo to są bardzo fajni ludzie.
Fabiana kojarzę, pamiętam jak tu pierwszy raz przychodziłem do Płocka, całkiem inny chłopak, a teraz... W ogóle nie miał siły biegać, ale nie, jak go wziąłeś no swoje bez przesady, tryby... Akurat Fabian to nie, Fabian to... Ja akurat wiem, ale... Tutaj naprawdę... Myślałem, że tak bardzo chwalisz, no nie? Nie, no, bardzo pozytywny, fajny chłopak i tyle, no. Dobry chłopak, tylko krążę nie zła opinia. Tak, nie, ja nie słyszałem. Więc mówię, no każdy dostanie swój plan na, dla każdego przygotuje na okres przygotowawczy i względem tego planu będziemy się przygotowywać do meczu mistrzowskiego. To już wiemy. No i dobra, i co robicie tam krok po kroku od tego 16? Tak wiesz, też staraj się nie rozwijać za bardzo. No pierwszy tydzień na pewno będzie dla zawodników bardzo ciężki, bo nikt nie lubi, bo obciążenia są bardzo duże i a piłek zmęczenie. Niewiele. Nie, właśnie w tym roku będzie miłe zaskoczenie, nie będzie biegania bez piłek, ponieważ wychodzę z założenia takiego, że... Nie, ja już wiem, jakie będzie bieganie bez... Że będzie bieganie z piłkami, czyli każdy dostanie dwie piłki lekarskie i tam na dół do sobótki nie, i z powrotem. Szyderka. Nie, nie, zrobiłem wszystko. Chcemy, mam taki plan, zobaczymy jeszcze, jak wyjdą badania. Myślę, że one będą na takim poziomie jakim zadowalającym dla nas. I chcemy po prostu zrobić z piłką, bo mówię, jest ta przerwa bardzo krótka, a też nie chcemy no, męczyć buły, brzydko mówiąc. No. Mhm. Musimy to zrobić porządnie, żebyśmy byli dobrze przygotowani, ale też nie mamy zbytnio dużego wachlarza. To jest tydzień, to już wiemy. Tak. Dawaj dalej. Później idziemy na zgrupowanie typowo piłkarskie. Klub wykupił już to w grudniu. Bardzo fajne miejsce w Grodzisku. Czuć klimat piłki. Mieszka się w stadionie, więc to na pewno super warunki. Tam się skupimy na rzeczach piłkarskich. I wracamy i zostaje nam tak naprawdę tydzień, ponad tydzień do meczu mistrzowskiego. Sparingi też już są zaplanowane. Tak, to już kierownik soczewka, że tak powiem, od momentu, gdzie byliśmy w gronie teoretycznie ekstraklasowym, pracował nad tym i udało się dopiąć wszystkie sparingi, więc z mamy tego, wszystko. Co wiem, gramy z drużynami z ekstraklasy właśnie. Tak, no nawet nie ma możliwości grania z nikim innym, bo nikt inny nie trenuje. To jest to samo, co my mieliśmy będąc w pierwszej lidze. Ktoś nam zarzucał, że nie gramy z mocnymi, ale kiedy z nimi mieliśmy grać? Jak oni zaczynali ligę, a my treningi. Tak, a więc prawda. Nie byliśmy dla kogoś no, konkurencyjni, ani nikt za bardzo nie chciał grać. A jeszcze te drużyny, które grają w europejskich pucharach, to ponieważ tych rund wstępnych jest teraz w ogóle tyle, że, nie, że oni to już zaraz tak naprawdę tak, już nie się mają, bawią, tak? No oni też ekstraklasa inaczej kończyła. No, nawet pomysł przełożenia meczu z Katowicami, który nie doszedł do skutku, był też z naszej strony bardzo korzystny dla... Zyskiwaliśmy chociaż dzień lub dwa dla organizmu. No ale przede wszystkim tu chodzi też o psychikę, żebyśmy odpoczęli jeden od drugiego, żeby każdy miał ten czas się zrestartować. Mieliśmy ciężką rundę, mieliśmy dużo, że tak powiem, problemów niezwiązanych do końca z piłką, co nas obciążało wszystkich. No i każdy zasługuje na odpoczynek, żeby przyjść z trzeźwą głową i rozpocząć przygotowanie. Tak na pewno będzie. Panowie, Piotrek, Fabian, ten tydzień, o którym mówi ciężki, rzeczywiście ten bagaż tak potrafi dać w kość? No czasami jest ciężko, ale musi być ciężko, żeby później w lidze było łatwiej. Na pewno cieszy to, co powiedział, że będzie bieganie tutaj w tym pierwszym tygodniu z piłkami, bo myślę, że nikt bez piłki nie lubi po prostu biegać. No. To już jest na pewno fajne, ze spokojem po tych urlopach będę wracał. Zmieniamy styl. Fabian, a ty jak wspominasz tych parę okresów przygotowawczych pod okiem, między innymi tego pana? Myślę, że na pewno najcięższy okres to jest zima, a teraz w lato to będzie zabawa. No czyli jakieś tam, nie zrobisz nikomu fizycznej krzywdy. Nie no, staram się... Tylko straszy. Tak, zawsze wiesz, strachy są, a później... Jest przyjemny. Nie, no ja widziałem jeden taki trening w Cetniewie w tym roku, w zimie, ten polegający na jeden podbieg, zbieg i tak 12 powtórzeń, tak? I dystans tam był około 300 metrów, w tym 3... 275. No dobrze. No, czy to jest około 300? Kółko policzyło. Aha, no to dobrze. 275 metrów razy 12, to już można sobie powiedzieć, to jest około 3 km. I jeszcze na dodatek chyba były tam łącznie suma podbiegów, to była połowa tego dystansu pewnie, prawda? Tak, no, tak. Tym bardziej był jeden taki bardzo mocny podbieg, 50-ponadmetrowy, więc tutaj na pewno to jeśli było do odczucia. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy spróbowałem podjąć się tego wyzwania, to oczywiście. Nie. Właśnie chciałem to powiedzieć, czekałem na tą odpowiedź. Pamiętam, jak mówiłeś, że możemy się zmierzyć na basenie. Tak jest. No nie, to i tutaj bym miał jakieś szanse, a teraz w tym biegu nie wiem, czy byłbym w stanie z prędkością w ogóle porównywalną z chłopakami przebiec jednego 270-metrowego odcinka. Nie wierzę. Piotrek kiwa głową, to wiem. To już nie muszę nawet sprawdzać. Ale fajnie się teraz wspomina to bieganie. Tak jest. Warto było. Warto było biegać. Panowie, abyśmy mieli takie doskonałe nastroje
już niebawem. Liczę, że wszyscy będziemy widzieć się w następnej rundzie. Te decyzje, jak sami powiedzieliście, zapadną lada moment. Tutaj tak jakby no najbardziej niepewny przyszłości jest Fabian, no ale życzę, żebyśmy jako... Ja mogę też się uznać za wychowanka tego klubu, bo w zasadzie prawie pół życia w nim przepracowałem. Żebyśmy go wychowankowie grali w nim dalej. To jest przede wszystkim dla ciebie życzenie. Piotrek, dla ciebie odpoczynku i powrotu w jak najlepszym zdrowiu po urlopach. Maciek, ty też odpocznij, ale nie za bardzo. Nie za bardzo. Muszę bardzo. Musisz bardzo. Dobrze. Serdecznie dziękuję. Maciek Bagrowski. Dziękuję bardzo. Fabian Hiszpański. Dziękuję ślicznie. Piotrek Mroziński. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy Państwu. Na następną audycję zapraszam za tydzień, a no, z przykrością informuję, że transmisji w niedzielę z meczu nie będzie, bo ja akurat 15 w niedzielę jest zarezerwowana w radiu na inne pozycje programowe, takie raczej niezmienialne, że tak powiem. Ale usłyszymy się w następny wtorek, kilka minut po 20. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.